Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę nietypowy, bo porozmawiamy sobie chwilę na temat Pulse X, Hexa oraz zwykłego Pulsa, a właściwie pokażę Wam, jak poświęcić swoje środki. Jeszcze przed startem tego odcinka, przed powiedzmy przejściem do tego, jak to zrobić, standardowo zapraszam Was do opisu, ale dobra, Generalnie ja nie jestem jakoś mega związany z Hexem, Pulsem i PulseXem. Nie jest to jakby moja działka, w której dużo działam, ale tak na szybko Wam opowiem. Dobrym youtuberem, który o tym mówi, jest KryptoKamikadze XGrosz. Wpadajcie do niego, wpadajcie również na Hexmisję. To jest polski Telegram, polska grupa poświęcona powiedzmy tym projektom, na której możecie zawsze zadać pytanie, zawsze ktoś Wam tam odpowie i pomoże. Zaczynając od Hexa, przejdziemy przez Pulsa i potem przez Pulse Exa, którego da się kupić w nawiasie. Dobra. Hex to jest po prostu kryptowaluta, która zrobiła bardzo duży procent. Możecie tu zobaczyć, że ona zaczynała 0,3 po przecinku, skończyła na 22 centy, przez chwilę miała nawet 40 centów. Jest to powiedzmy od all time low do dziś jest to 400 000%. Ona była nawet za darmo rozdawana za posiadanie bitcoina i w dużym uproszczeniu o co chodzi w tej kryptowalucie. Możecie mieć tą kryptowalutę, możecie ją stake'ować i w zamian otrzymujecie jeszcze więcej kryptowaluty, Hexa. Taką macie obietnicę, macie sprawdzone smart kontrakty tutaj, także dość spoko generalnie tu działało. Wielu się to nie podobało, że to ma jakieś tam proste zastosowanie. W ogóle nie ma zastosowania, ale szczerze ci, co hejtują, że powiedzmy Hex jest bez sensu, że tylko można go stake'ować, no to ja polecam się zainteresować niektórymi kryptowalutami, które mają dużo obiecują, ale w sumie nic nie robią, nie? Na tej zasadzie też w sumie można niektóre kryptowaluty tylko stake'ować, więc tutaj uważam, że ten food na Hexa był zawsze niesłuszny. No i Hex zrobił bardzo duży procent, no tylko że nie pokazuje market capu do dziś. Hex, z tego co wiem, jakby tutaj zliczyć market cap, powinien być chyba w top 10 lub przynajmniej w top 100, no a żadna giełda go nie chce pokazać, bo go żadna giełda nie chce specjalnie zlistować. Cały czas jest dostępny na Uniswapie i na jakichś tam śmiesznych giełdach. No i Hex był oparty na Ethereum, na ERC-20, co było spoko kiedyś. Teraz, jak wiecie, żeby na Ethereum coś zrobić, trzeba zapłacić bardzo dużo pieniędzy. No i powstał, i po prostu Richard wpadł na pomysł, Richard, czyli CEO tego projektu, tu możecie go zobaczyć, 156 000 followersów, generalnie chłop dość bogaty i tak dalej. No i wtedy wpadł na pomysł stworzenia Pulsa. Strona jest już chyba wyłączona, chyba już nie można tutaj nic wpłacać. Było to parę miesięcy temu, po prostu każdy może sobie wpłacić na Pulsa. Puls będzie taką siecią, którą będziemy mogli dodać do MetaMaska. Będzie to taki Binance Smart Chain, tylko powiedzmy w pewien sposób inaczej zdecentralizowany. No i po prostu będzie to inna sieć, ale do MetaMaska do podłączenia. No i Puls, właśnie tym ma być Puls, żeby powiedzmy tego Hexa można było sobie przenieść. Powstanie PHEX i tym PHEXem będziemy mogli na Pulse Chain sobie płacić. Dzięki temu nie ma tych opłat za prowizję. No bo wiecie, chcecie dać Hexa w stake'a, to płacicie $200, nie? To jest powalone. Dlatego powstaje, bo jeszcze nie powstał, sieć Puls, na którą sieć Puls, gdzie głównym tokenem będzie po prostu token Puls. Ten token mogliśmy zdobyć w takiej przedsprzedaży, ja to nazwę, lub sprzedaży w ogóle, bo to nie była przedsprzedaż, po prostu w takiej sprzedaży jakiś czas temu, parę miesięcy temu, już tego chyba nie można robić, a nawet jak można, to ten przelicznik jest tak nieopłacalny już, że myślę, że nie warto, ale każdy robi co uważa. Ja tutaj wpłaciłem za jakieś $300 jakiś czas temu, na razie sobie to leży, jeszcze tokena nie dostałem, wszystko na spokojnie. No i teraz powstaje Pulse X. Jest to kolejna kryptowaluta, która będzie dostępna na łańcuchu Pulsa. Będzie ona związana z ich zdecentralizowaną giełdą, coś w stylu powiedzmy takiego Uniswapa, tylko na ich powiedzmy sieci, na sieci Puls. No i można sobie wpłacić. Generalnie na czym to polega? Bo jest tutaj używane powiedzenie... Jest tutaj używana że poświęcamy swoje środki, że my nie kupujemy, tylko poświęcamy. I teraz szybko tłumacząc, generalnie my to możemy traktować, że po prostu kupujemy środki, także w tym momencie wysyłamy sobie swoje dolary i w zamian kupujemy tokeny, Pulse X. Ale sam Richard i powiedzmy osoby, które są mocno związane z tym Pulsem i Hexem, nie używają, że kupujemy, tylko używają, że poświęcamy. Czemu tak jest? Bo w takiej Ameryce można dzięki temu, że poświęcacie, dostajecie następnie jakby airdropa tych tokenów, no to wtedy nie musicie płacić podatku od zarobionych pieniędzy na Pulse X. A my w Polsce tak czy siak mamy 19% tutaj, jak zarobimy na tych kryptowalutach, także tutaj jest powiedzmy trochę inna bajka. No ale po prostu chodzi o to, że w niektórych krajach ludzie będą mogli sobie dzięki temu po prostu nie zapłacić podatku od zarobionych pieniędzy, dlatego się używa słowa no jakby poświęcenie, nie? Satisfier. I wtedy nie ma tego problemu. No a my powiedzmy dla nas to jest tak naprawdę to jest kupno w pewien sposób, tak? No i możemy sobie zobaczyć, że od 29 grudnia trwa ta faza poświęcenia. Cena tutaj jest jakby za $1 dostajemy 10 tysięcy punktów poświęcenia. Ona trwa 10 dni i 10 stycznia już ten przelicznik zacznie rosnąć, właściwie się zmniejszać tak naprawdę. W sensie cena, po której będziemy wchodzić, zaczyna się zmniejszać, więc tak naprawdę, żeby dobrze sobie poświęcić i powiedzmy nie stracić, macie jeszcze dzień i 14 godzin, bo potem już będzie powiedzmy, potem za te same pieniądze dostaniecie po prostu mniej. Dobra, mam nadzieję, że to wytłumaczyłem. W razie pytań możecie pisać mi w komentarzu, ale szczerze naprawdę zachęcam wbić do KryptoKamikadze Hexmisja. Tutaj dam Wam linka w opisie do jego Telegrama. Tam jakby no oni się tym zajmują bardziej, ja tu tylko laik sobie chcę po prostu trochę wpłacić i przy okazji nagrać Wam film, jak to się robi. Wchodzę sobie na stronę PULSEX.info, podłączam swojego MetaMaska, podłączony. I teraz tak, można sobie wpłacić Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avax, Ethereum Classic. Tutaj są inne kryptowaluty, które są podane. Tutaj będziecie mieli od razu adres podany, na który wysyłacie. Ja sobie go już przekopiuję. Kopiuję sobie go. Wysyłając na przykład inne kryptowaluty stąd, które macie pokazane, musicie stworzyć adres. Tam się klika Create Address i Wam to po prostu przesyła. Ja klikam sobie Next, jestem połączony. I ja chcę poświęcić swoje BNB. Powiedzmy pół BNB na początek, żeby tutaj też pokazać. Wybieram sobie Binance Smart Chain. Nie pomylcie, Binance Chain nie jest Binance Smart Chainem. Musicie wybrać sobie to. Jeżeli mówicie o BNB na BSC, no to ja sobie to wybieram, Binance Smart Chain i pokazuje mi, że mam po prostu wysłać na główny adres. Wchodzę sobie w swojego MetaMaska. Wy tego niestety pewnie nie widzicie. Klikam sobie Send to, kopiuję ten adres. Upewniam się, że zaczyna ten adres się 0x075 i końcówkę sprawdzam C8, że się sprawdza. Wszystko dobrze. Wpisuję 0.5 BNB. Klikam dalej. Potwierdzam. I wszystko gotowe. Z mojej strony to tyle. Po prostu moje BNB przechodzi, ta transakcja jeszcze nie przeszła, ale po prostu wysyłam z mojego walletu pół BNB na ten adres, wszystko po sieci Binance Smart Chain, pół BNB i po prostu tyle będę miał jako poświęcenie. Tutaj można sobie jeszcze zobaczyć, jakbyście chcieli inną kryptowalutą wysłać, na przykład Tera. Klikacie sobie Tera i musicie tutaj kliknąć Create Address i Wam pokażę, na jaki adres musicie wysłać Lunę, no i wtedy będziecie to widzieć. Ja wysłałem za pomocą Binance Smart Chaina, nie wiem czy mogę, you made your political statement, dobra, czyli nie mogę sprawdzić tego, że mi zaliczyło, ale w ten sposób wysłałem pół BNB sobie na poświęcenie. Więc dostanę Pulse Exa jak coś. Nie wiadomo kiedy dostaniemy Pulse Exa, nie wiadomo kiedy dostaniemy Pulsa. Generalnie to wszystko jeszcze trochę czasu, żeby ruszyło. Pewnie potrzebuję, ale tak wygląda faza poświęcenia, tak to się robi i mniej więcej o to w tym chodzi. Po więcej szczegółów naprawdę zapraszam do XGrosza, bo tam są ludzie na ten pokój Hexmisja. No ludzie to bardzo ogarniają, tak? Ja tu jestem laikiem, co po prostu, tak jak powiedziałem, chcę skoczyć do tego pociągu z nadzieją, że zarobi. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał. Tak jak mówię, ja nie poświęcam za dużo, może jeszcze coś poświęcę z drugiego MetaMaska, z którego też poświęcałem na Pulsa, bo tutaj do odcinka musiałem użyć drugiego MetaMaska, ale no zobaczymy, nic nie mówię, na razie delikatnie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy będziecie poświęcać. To by było na tyle w tym odcinku i do następnego.